Chwała Bogu za to, że Pan jest żywy, prawdziwy. Tak wczoraj powiedzieliśmy, tak piękno Jezusa Chrystusa, wspaniałe piękno Jezusa Chrystusa opiera się na tym, że On jest mocą, mocą nad grzechem, mocą nad zniewoleniem, mocą nad wszelkim związaniem. On jest mocą. On jest siłą, który to wszystko przezwyciężył. On uwalnia każdego, kto mu się tylko podda, ale kto będzie trwał w swoim, on nie będzie robił tego na siłę. On nie będzie człowieka szarpał, nie będzie go łapał za włosy, nie będzie go łapał za serce i szarpał tym sercem, ale mówi, kto mi otworzy, tam wejdę i będę wieczerzał. Kto otworzy? Wiecie, bitwa właśnie, to jest najtrudniejsze na tej ziemi w rezultacie, że bitwa Bożego Słowa w rezultacie i bitwa tych, którzy słuchają tego Słowa, polega na tym, że ci, którzy mówią w Bożym imieniu, chcą, aby otworzone zostały bramy serca, a ci, którzy słuchają, bardzo często walczą o to, żeby jednak gdzieś tam jeszcze wytrwać przy swoim, ale piękno Chrystusa dokonuje się tam, gdzie ci, którzy i mówią, i słyszą, otwierają się na Jego działanie. To jest cudowne piękno, to jest cudowny kwiat, który można powiedzieć pachnie z daleka na tej ziemi. Z daleka czuć woń Jezusa Chrystusa, naprawdę z daleka czuć. Albo woń świata, też czuć. Byłem ostatnio w pracy, na nocy, nie wiem co tam dokonywało się w porcie, co przelewali, co przesypywali, ale było tak intensywny smród chemii. Było czuć tak intensywny smród chemii. I tak sobie myślę, że to jest żaden smród w porównaniu do tego smrodu, który czuje nasz Ojciec, kiedy my jesteśmy w świecie. Kiedy my robimy coś z tego świata jeszcze. W świecie bycie to nie jest tylko gdzieś tam, to się wiąże z tym, że pójściem na układ jakiś świat. Ale w świecie można być w swoim domu. Kiedy pozwala się na pewne nieczystości w swoim domu. Kiedy pozwala się na to, że dzieci bawią się jakimiś nieczystymi rzeczami, nieczystymi zabawkami. Kiedy pozwala się im na to, że jakieś nieczystości są. Masz na tyle, ile masz poznanie, zbadaj swój dom i zobacz, czy w tym domu jest czystość i świętość. Każdy z nas odpowiada przed Bogiem na tyle, ile ma poznania. Czy rzeczywiście trwa w czystości przed Bogiem? Na tyle, ile jest mówione, a jest mówione bardzo, bardzo dużo. I myślę sobie przed Bogiem, naprawdę boli mnie aż serce. Kiedy myślę sobie, Boże, Ty tyle mówisz, rozliczysz mnie według tego. Czy czujecie to, że nieraz boicie się przyjść na zgromadzenie? Czujecie to? Że znowu będzie coś, czego będzie Bóg was rozliczał? Każdego, czy już nie macie tego lęku, takiej obawy? Jeśli nie macie, to wracajmy do Pana Boga. Ale jeśli macie, to nie mówię tutaj o ludzkim lęku. Nie mówię tutaj o tym, żebyś teraz trząsł się i w ogóle nie przychodził. Przychodź jak najwięcej. Korzystaj z Bożej prawdy, ale prawda uwalnia. Prawda za prawdę uwalnia. Ona nie jest czymś tylko pionem teorii. Ona uwalnia. Chrystus przyszedł uwolnić swój lud. Uwolnić. To potężne słowo, które sobie ludzie w tym świecie biorą i szastają, wielu kaznodziejów bierze i szasta, to jest potężna, można powiedzieć, definicja, kiedy ją się patrzy na nią przez pryzmat Jezusa Chrystusa. Wolność. Wolność do świętego życia. Wolność do czystego życia. Moc wolności świętym życiem życia na tej ziemi. Naprawdę. Rozejrzyjmy się wokoło. Ile jest pracy? Rozejrzyjmy się, zobaczmy. Naprawdę, ile jest pracy, ile ludzi potrzebują, ile ludzi jest zniewolonych. A Pan ogłosił wolność. Dlatego, czy chcemy się poddać, i pytanie, czy chcemy się dalej poddawać temu? Mów, Panie, sługa Twój słucha. Mów, Panie, służebnica Twoja słucha. Mów mi, Panie. Będę Cię słuchał i robił ściśle to, co do mnie mówisz. Bóg daje nam gwarancję. Wiecie, Bóg powiedział do nas tutaj, kończy się następny ten weekend. A czy kończy się? No następny czas
dobiega końca. Bóg powiedział wiele ważnych rzeczy do nas. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że chce, byśmy byli piękniejsi. On chce mieć przepiękną oblubienicę dla swojego syna, doskonałą oblubienicę. Jeszcze raz to powiem, żadna kobieta nie jest w stanie tak się pięknie ubrać, jak Bóg ubiera swój kościół dla swojego oblubieńca. Każda szata będzie miała usterkę. Każda, nawet najpiękniejsza szata oblubienicy będzie miała na sobie, w sobie usterkę. Tylko nie ma usterka, usterki. Szata, którą dał nam Ojciec przez krew swojego Syna umiłowanego Jezusa Chrystusa. I to jest, myślę, że setnem wszystkiego, setnem naszego życia na tej ziemi jest czystość. Czystość w każdym wymiarze. Czystość, w której chlubi się Kościół. Czy chlubisz się swoją czystością? Czy chlubisz się swoim czystym językiem? Czy chlubisz się swoim Panem, który ci to dał? Czy może jeszcze wiesz, widzisz, ile potrzebujesz w tym pracy? To wołaj do swojego Pana. Ale kiedy On ci to da, to bądź szczęśliwy i nie chlub się po oczywiście cielesnemu, ale mów, czysty język dał mi Chrystus. Czyste serce dał mi Chrystus. Czysty umysł dał mi Chrystus. Jestem czysty. Wiecie, ile to znaczy na tej ziemi? Wiecie. Poruszacie się pośród tego świata. Poruszacie się. Mamy do wyboru codziennie. Albo wziąć z brudnego naczynia, albo wziąć z czystego naczynia. Każdy z nas musi wybrać. Tam, gdzie jesteśmy w naszych pracach, tam, gdzie jesteśmy w naszych domach, masz dwa źródła. Albo bierzesz z źródła czystego, albo bierzesz z nieczystego. Otwórzmy Psalm 17. Daj Boże, żeby zrozumieli to ci, do których to jest, Panie, a ci, którzy mieli być oskarżani, zachowaj ich, Boże. Psalm 17, 13 werset, część B. Niech mnie uratuje Twój miecz od bezbożnika, ręka zaś Twoja od ludzi, Panie, od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie, a skarbów Twoich jest pełen brzuch ich. Nasyceni są synowie ich, a nadmiar Twój swój zostawiają dzieciom swoim. Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Zachowaj mnie, Boże. Od czego tu mówi Dawid? Zachowaj mnie, Boże. Od bezbożnika. Zachowaj mnie od ludzi, których udziałem jest tylko to życie. Zobaczcie, o tym samym pisał Paweł. Mówi, Boże, zachowaj mnie. A my dzisiaj możemy powiedzieć, zachowaj mnie samego. Od tego udziału, którym miałoby być tylko to życie tutaj. Zachowaj mnie, Boże. Daj mi oczy, które widzą zawsze Ojczyznę w niebie. Daj mi oczy, które zawsze będą widziały miejsce, do którego mnie powołałeś, do którego mi wybrałeś. Mężczyźni, niewiasty, dzieci, wszyscy jak potrzebujemy widzieć Ojczyznę niebieską. Ojczyznę, miejsce wybrania nas, święte, czyste. Diabeł oszukuje, chodzi i oszukuje i mówi, że nie ma czystych rzeczy na tej ziemi. Jest Chrystus, czysty. Halleluja. Chwała Mu za to, że On jest czysty. Naprawdę czysty. I można sobie myśleć, że moja czystość jakaś tam jest. Ale to jest doskonała czystość. Im bardziej zbliżamy się do Niego. I ci, którzy są czyści i trwają w Nim, chwała Bogu, niech idą do przodu. Ale tam, gdzie potrzebna jest czystość. Chrystusowa czystość. Miłości Chrystus, czystość. Miłosierdzia. Pan mówi, chodź do źródła czystego. Chodź, wykąpię Cię. Chodź, oczyszczę Cię. Chodź, uratuję Cię od tego wszystkiego, co w tym świecie się dokonuje i pokażę Ci, co to jest. Sprawiedliwość w moich oczach. Bo On mówi, ujrzę oblicze Twoje dzięki sprawiedliwości. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Wiecie, On już widział coś. Nawet, On był prorokiem. On mógł widzieć coś dalej. Ale my dzisiaj możemy w Chrystusie, kiedy mamy czyste oczy, widzieć daleko horyzont. Czy chcemy widzieć ten horyzont daleko?
Czy chcemy widzieć to? Czy skupieni jesteśmy tutaj? Nasz Pan zadaje pytanie. Chcesz być skupiony tutaj? Będziesz krótkiego wzroku. Chcesz być skupiony na tym, co tam? Będziesz długiego wzroku. Dlatego nieraz chrześcijanie spotykają się z ludźmi, którzy mówią, ja jestem wierzący. Ale kiedy mówisz mu o tym długim, dalekim horyzoncie, on ci mówi, ściąga cię do tego krótkiego pola widzenia. Do tego małego pola widzenia. I wtedy co się dokonuje? Co masz wtedy zrobić? Dziecko Boże, nie kłóć się. Nie sprzeczaj się. Nie staraj się za wszelką cenę udowodzić temu człowiekowi, że horyzonty są większe. Bądź szczęśliwy swoim Panem. Idź za swoim Panem dalej. Bóg nam pokazuje wiele rzeczy i mówi, chodź, moje dziecko. Mamy pewną pieśń, którą dobrze jest, dobrze by było zaśpiewać. Idź, Boże Dziecię, idź. Tak sobie myślę, że kiedy ją też śpiewam nieraz, to myślę o tym cierpieniu, które przyjdzie na tych, którzy chcą iść za Jezusem Chrystusem na całość. I myślę sobie, tak sobie śpiewam i sobie wyobrażam właśnie, że w pewnym momencie może być tak, dobrze ją znać na pamięć. Bo w pewnym momencie będzie tak, że będziesz musiał wybrać między życiem tutaj, a Chrystusem i życiem na wieczność. Jak dobrze wtedy wejść w to, pójść i zaśpiewać z chwałą i dziękczynieniem. Idź, Boże dziecko. 49 jeszcze psalm otwórzmy. Nie zachwyca mnie tylko w Chrystusie. Jego tylko mądrość, Jego elokwencja. Choć to jest wspaniałe. Takie aż zatykające dech w piersi. To jednak zachwyca mnie w Chrystusie wszystko, cała Jego doskonałość. Zachwyca mnie to, że On ma moc, Jego siła, Jego zwycięstwo nad wszystkim i we wszystkich, którzy Mu się poddadzą. 49 psalm, 6 werset. Czemu mam się bać w dniach złych, gdy osacza mnie złość moich napastników, którzy polegają na dostatkach swoich i chlubią się mnóstwem bogactw swoich. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Zobaczcie, co on tutaj mówi. Nie wystarczy żadnego okupu. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek. Bóg wyraźnie pokazuje, niczym człowieku na tej ziemi nie wykupisz się. Zatem gdzie nasza ufność jest? W czym pokładamy dzisiaj naszą ufność? W czym pokładamy? Jeśli pokładasz tą ufność w Chrystusie, chwała Bogu, idź dalej. Idź dalej, biegnij dalej, nie zatrzymuj się, nie patrz na tych, którzy pokładają jednak ufność w tych rzeczach ziemskich. I patrzy z boku, Bóg ci pewne rzeczy pokazuje i myślisz sobie, Panie, przemów, przemów, dotknij się tego serca, pokaż mu, że jego ufność, mówi słowa wielkie, ale że jego ufność jeszcze jest w tych rzeczach tutaj ziemskich. Nie mówię teraz indywidualnie do nikogo, patrzę na sam na siebie, patrzę na nas ludzi i mówię, Boże, gdybyśmy Tobie zaufali więcej, gdybyśmy jeszcze więcej do Ciebie przylegnęli, masz takie ogromy swojego bogactwa i tak mówisz nam o tym. Tak mówisz nam o tym. Myślę sobie, Boże, już nieraz wam o tym mówiłem, ale nieraz, kiedy słyszę jakieś słowo, kiedy słyszę to, co jest mówione, to myślę sobie, Boże, gdyby chwycił się nieraz jakiegoś tego zdania z tego słowa, gdyby przyłożył do tego wiarę jak ziarnko gorczycy, Panie, to mówię, Panie, to są takie sukcesy, jakich ta ziemia nie widziała. W nikim, jak tylko w Twoich dzieciach. Nikim innym. Nie ma takich sukcesów. W żadnym biznesie. W żadnych tutaj rzeczach jakichś nie wiadomo jakich na tej ziemi. Jakie są w Chrystusie Jezusie, kiedy dziecko Boże z wiarą złapie się Bożego Słowa. Bożej obietnicy. I teraz naprawdę jest pytanie do nas. Czemu chcemy ufać? Swojej sile? Swoim mięśniom? Swoim portfelom? Swoim kontom? Czy naszemu umiłowanemu Panu, Jezusowi Chrystusowi ponad wszystko, który powiedział, na was okaże swoją chwałę, który powiedział, na was będę pokazywał swoje oblicze,
że na tej ziemi jestem i będę do końca. Wiecie, tak właśnie te słowa z Ewangelii Mateusza, one są naprawdę potężne. Ja jestem z wami, ale czy to będzie Pan, który będzie z nami, tylko nie będzie Go widać? To będzie Pan, który będzie z nami i przez nas będzie pokazywał temu światu, jestem na tej ziemi do końca. Diabeł będzie starał się zniszczyć, będzie starał się zgasić, ale nie da rady. Będą Boże dzieci na tej ziemi szczęśliwe, radosne w swoim Panu, ufające Mu ponad własne życie do końca. Będą takie dzieci. Chociaż nieraz w duchu Eliaszowym będą wołały: Panie, jest tak mało. Panie, wszyscy sprzysięgli się przeciwko. Panie, jest naprawdę taka rozlewana przez diabła nieczystość z każdej strony. Panie, będą może wołały, ale Pan mówi: ja jestem i będę do końca. Będę do końca. Dlatego chwała Mu za to. I jeszcze tylko już na sam koniec, 1 Jana 2 rozdział. To nie znaczy, że jest nie wiadomo jak źle. To nie znaczy, że teraz ktoś ma, Pan wie, ale to znaczy, że Pan do nas mówi w mocy swojego świętego imienia. Kiedy ja mówię coś, to jest to za tym stoi tylko jakiś tam człowieczek, który dzisiaj jest, a jutro go może nie być. Ale kiedy mówi Pan, ten, który wczoraj, dzisiaj, jutro jest ten sam, który był i który będzie, to są dopiero potężne słowa tego, który nie przemija. 2 Jana 1:15. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Ten Chrystus nie mówi do nas tutaj w gniewie, czy w jakiejś złości, czy w jakimś nie wiadomo jakim nastawieniu przeciwko nam. On mówi do nas: nie róbcie tego, nie czyńcie tego. Dlatego, bo ja mam dla was skarby. Ja mam naprawdę dla was piękne rzeczy, ale ja ich wam nie dam, kiedy będziecie mieli zamknięte serce, a zamyka się je rzeczami, ufnością pokładaną w tym życiu, w tym ciele. Nie da nam Chrystus. Bo dlaczego ma nam coś dawać, co posłuży ku naszej szkodzie? Bo jeśli On nam to da w czasie, kiedy my opieramy się na ziemskich rzeczach, to jeszcze bardziej uzbroimy się w tą pewność, że te rzeczy rzeczywiście są nam najbardziej potrzebne. Ale w momencie, kiedy nie mamy i trzymamy się Chrystusa, wtedy zobaczymy, że ten Chrystus jest nam potrzebny ponad wszystko. I wtedy będziemy wiedzieli, że Chrystus i tylko On, Chrystus i tylko Jego Słowo, Chrystus i tylko Jego charakter, Chrystus i tylko Jego siła, Chrystus i tylko Jego moc. I wtedy rzeczywiście taki człowiek potężnym skarbem będzie, perłą na tej ziemi. Ale ten człowiek będzie oczyszczał, jeszcze raz powiem, będzie oczyszczał swoje serce, swoje życie, swój dom, swoje, w każde miejsce, gdzie będzie. Będzie ono czyste na miarę poznania tego, co Pan mówi do nas. Ale to będzie czyste. Dlaczego? Bo w domu Ojca jest czysto. W domu Ojca jest czysto. I wiecie co? Nieraz Pan coś takiego jeszcze na sam koniec robi coś takiego, że sprawdza nas. Co wybierzesz? Czystość? Czy jakiekolwiek powiązania? Czystość, czy jakąkolwiek znajomość. Czystość, czy człowieka. Chrystus, czy człowiek. Czy powiesz o tej czystości, czy będziesz trzymał się tej czystości, czy wytrwasz przy Chrystusie w tej czystości. To naprawdę jest to, to się okazuje w życiu. Dlatego daj nam, Panie Boże, żebyśmy okazywali się dla siebie i dla ludzi, którzy nas otaczają, czyści. Językiem, myślą, czynem, wszystkim. Czyści. Nie mówiący o czystości, ale czyści, żebyś kiedy mnie dotkniesz, mógł rzeczywiście powiedzieć czysty. Mógł powiedzieć: ten człowiek chodzi w czystości Chrystusowej i każdy z nas, oby tak rzeczywiście było, bo jeszcze wiele pracy Pan ma z nami, ale On chce i jest gotów. Chwała Mu za to. Amen.